bardzo chcę szczególnie w tym słowie wyrazić taką wdzięczność wszystkim, którzy w naszym tutaj kraju, w Ukrainie i w świecie stanęli na kolanach, by prosić o dar pokoju w naszym kraju, o dar zakończenia tej strasznej wojny. Dramat wojny już rozgrywa się ponad 3 tygodnie. Dramat dotyka wielu dzieci, młodzieży, rodziców i chcemy w tym roku krzyża jakoś szczególnie oddawać to Jezusowi cierpiącemu, łączyć te cierpienia ludzkie z Jego cierpieniem. I chcemy również wyrazić wdzięczność i chcę wyrazić wdzięczność za dar wyjścia naprzeciw z takim sercem pełnym miłości, miłosierdzia. Doświadczamy tego też w Stryju i za ten dar ogromnej otwartości serc moich rodzinnych stron dekanatu janowickiego, dekanatu blisko Limanowej, szczególnie parafii Wlaskowej, która zorganizowała już tutaj 4 transporty z różnymi rzeczami. Większość z nich to są produkty żywnościowe, to są również materace, to są koce potrzebne dzisiaj w tych trudnych warunkach w różnych miejscach. Ten pomoc przeznaczamy tutaj dla organizowanego w Stryju punktu zbioru organizowane przez miasto Stryj, którego pan Igor, nasz parafianin, koordynuje wysyłkę właśnie do najbardziej potrzebujących miejsc.